Witamy Państwa, sobota. Przyjechałem po młódeczki. Tu mam zapakowane 2, 4, 6, 8 sztuk. Jadę do tamtych. Tamte puściłem ostatnio, tam jak filmik nagrywałem. 18 było na noc po pierwszym oblocie. Wczoraj doszły 3. Chyba te 21, dzisiaj doszło chyba 6 sztuk. I tam jeszcze je przeliczę. Tym muszę pozakładać dzisiaj inne obrączki, bo są jeszcze nie szczepione. Będą wtedy osobno szczepione. Poczekamy jeszcze tutaj na to, tu jeszcze mamy z 10 sztuk do zabrania z tych już zabrączkowanych. Wtedy jak przeniosę wszystkie, to wtedy poszczepię, ale dzisiaj już zabiorę, żeby te gołębie tam właśnie były szybciej, żeby się już przyzwyczajały, bo nieraz biorę już takie za duże i to później taki właśnie jest problem, jak one są starsze. Także tu jeszcze przeglądam, panowie, pomału. Tutaj będą bardzo dobre gołębki. To osobno. Jeden zostanie do rozkładu, jeden pójdzie do mnie na gołębnik. Tutaj jeszcze mamy malutkie, chyba około 10 sztuk. Kilka jeszcze będzie do zabrania. Dzisiaj tylko tutaj też ładnie czekam. Jeszcze parę mutków będzie. Tutaj też mamy piszczeczkę. Chodźcie pokaż Państwu. No, taki ładny białolotek, którego zobaczymy jego brata zaraz. No bo siostra też takie dwa wyszły, takie ładne z strzałeczkami jeszcze. No, tu jeszcze chyba 10 sztuk będzie do zabrania na pewno. Także pierwsze już przewożę. Dopiero przyjechałem z ryb rano o 5. Teraz wstałem dopiero, trochę się przespałem. Złapałem trzy węgorze, dwa takie dosyć ładne. Jednego nie wyjmiałem, bo to puściłem. Także kiedyś wam nagram też, jak będę na notce na rybach. Zaraz karmię, jest dzisiaj duszno, upalnie. Coś zapadają, zaraz burzę. To na razie nie otwieramy tych wolier. Gołąbki głodne, także idziemy zaraz karmić. Także panowie, tak to ogólnie wygląda. Tu już cele są pozamykane. Tylko tam mają w tych trzech celach. A tak cele są pozamykane. Coś tam brat mówił na poprzednich filmikach. Te gołąbki będą tutaj do sprzedania, większa chyba połowa. Pozdrawiam pana Jarka. No niestety, panie Jarku, a tutaj jest pana gołąbek, ale już siedzi na sztucznych jajkach. Nie wychowałem nic w tym roku po tych gołębiach dwóch par, no ale nic, może coś w następnym się uda, panie Jarku. Także w tym roku pana młodymi nie polecę, bo nie mam po nich młodych. Raz się coś tam wykluły, się jajka coś tam nie wykluło do końca i to tak później znowu coś tam zmarnowały, bo tu jest jedna pana, tam tu jest następny pana gołąbek, te gołąbki zostają, może następny rok coś się uda pociągnąć, bo chcę je sprawdzić, bo to prezent od pana Jarka, także pozdrawiamy pana Jarka serdecznie. Tam już takie są dwa, nie wiem, czy też ich zaraz zobaczę, czy ich nie zabiorę, bo już też zeszły. One już powinny też same chyba. Wiesz, tak, zaraz tamte dwa wezmę, to będzie od razu zawiozę 10 sztuk. Albo nie, jeszcze tych nie wezmę, to będę spisywał jeszcze. Jest. Także
tyle na dzisiaj, panowie. Pozdrawiamy, jutro lot. Wszystkim życzę dobrych wyników. Nie, gołąbki się wszystkie schodzą, bo pogody są też takie burzowe, to też niedobrze, bo jakieś burze spotkają. Także pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich serdecznie i do usłyszenia.